Witam bardzo serdecznie wszystkich hodowców, wszystkie hodowczynie. Po dłuższej nieobecności spowodowanej operacją kolana, jak już można było się dowiedzieć na poprzednim moim filmie, no niestety sama operacja okazała się dość bardziej skomplikowana, bo też uszkodzenie okazało się dużo bardziej poważne, jak było to diagnozowane na początku. No ale cóż, teraz pierwszy ten ból, powiedzmy pooperacyjny, minął na tyle, że jestem w stanie tutaj siedzieć w miejscu i do Was przemawiać. Niestety nie jestem jeszcze w stanie i pewnie długo nie będę nagrywać jakichś tam filmików z terenu, ponieważ osobiście sam nie chodzę do gołębnika, no nie ma takiej możliwości gdzieś tam o tych kulach. Dlatego też, no, póki co musimy się niestety zadowolić widokiem, że tak powiem, mojej facjaty. No i tyle. Myślę, że i tak w sumie najważniejsze jest przekaz, który chcę wszystkim młodym hodowcom przekazać i treść, no niekoniecznie obraz. Także dziś miałem bardzo dużą zagwozdkę co do tematu rzeczonego filmu, ponieważ naprawdę zadajecie mnóstwo pytań, świetnych pytań, dodam tylko. Uważam, że nie ma głupich pytań i dlatego też naprawdę jest tego ogromna ilość na wszystkich mediach społecznościowych, SMS-y, telefony, świetnie, bardzo Wam za to dziękuję. Przypominam Wam, że po części to Wy tworzycie ten kanał i na ile będę umiał, na ile będę wiedział, na pewno na tyle Wam pomogę. I teraz co? Postanowiłem, że najlepszą drogą będzie na podstawie wszystkich tych pytań zebrać te najczęściej zadawane i na bieżąco robić właśnie filmiki odnośnie tematów, które najwięcej Was interesują. I zdecydowanie interesuje Was najbardziej, drodzy koledzy, koleżanki, sprzedaż, kupno gołębi. Temat, myślę, że bardzo kontrowersyjny, ale też bardzo ciekawy. Jako że nie boimy się trudnych pytań, a jest to niewątpliwie trudne pytanie, postanowię Wam tu kilka wskazówek, które według mnie, powtarzam, no mogą w jakimś stopniu jak Wam uniknąć jakichś tam rozczarowań. Proszę Państwa, co do samej kupna sprzedaży gołębi. Może skupmy się na początku na kupnie gołąbków i powiem tylko tyle. Wszystko tak naprawdę zależy od jednej rzeczy. Na jakim poziomie jest Twoja hodowla na dzień dzisiejszy? Jeśli dopiero startujesz, a no uważam, że te moje filmiki są najbardziej dedykowane do hodowców, którzy właśnie startują, bądź może są już jakiś czas, ale no niekoniecznie odnaleźli tą swoją drogę. No chciałbym Wam, jak już mówiłem wcześniej, wskazać jakiś mój tok myślenia, nasz właściwie, bo jesteśmy teamem. No póki co tato jeszcze się nie zdecydował, żeby tutaj koło mnie kilka słów powiedzieć, aczkolwiek no, mamy dość podobne światopogląd, jeśli chodzi o te wszystkie tematy, dlatego też mogę śmiało powiedzieć, że jest to jakaś nasza wizja i tak dalej. No i zaczynamy od młodych hodowców. Jak ja bym to zrobił? Osobiście wertowałbym wszelakiego typu na pewno czasopisma, oglądał jakieś filmiki, słuchał,
pytał o opinię, tak dalej i tak dalej. Wycelowałbym sobie w dwie, trzy mistrzowskie hodowle. Dodam od razu, że niekoniecznie mówiąc o mistrzach, mam mistrzów Polski na myśli, ponieważ wiadomo, no nie każdego stać na te gołąbki, aczkolwiek może bardziej tak lokalnie spróbowałbym, nie wiem, znaleźć powiedzmy kogoś, kto osiąga naprawdę przyzwoite wyniki, bądź w kategorii, bądź, nie wiem, jakieś mistrzostwa oddziału, okręgu i tak dalej, i tak dalej. Nie zapominając oczywiście o tym, że na samym początku dany hodowca musi określić, co on chce ugrać i czego on oczekuje od gołębi. Dlaczego? Już tłumaczę. Zresztą w sumie kiedyś już na ten temat wypowiadał się mój serdeczny kolega Bartek Morel, którego bardzo pozdrawiam. Cześć Bartuś. I powiedział tam bardzo mądrą rzecz. Mianowicie, często hodowcy kupują, w szczególności ci młodzi, tacy niesprecyzowani, kupują gołębie, bo w danej chwili jest o nich głośno, są one modne, niekoniecznie patrząc na ich preferencje lotowe. Bartek tam przedstawił na tym filmiku akurat przykład bujka, o ile dobrze wymawiam, który specjalizuje się stricte w lotach sprinterskich. No i właśnie opowiedział tu o problemie, że dany hodowca, chcąc, nie wiem, zdobywać mistrzostwa oddziału, czy nawet kategorię M, kupuje te gołębie i jakież jest jego zdziwienie, że one na 500 km giną. No giną, ponieważ bujk jest specjalistą od sprintu. Dlatego też te gołębie niekoniecznie nadają się do dopuszczania ich na 500 km czy na 750, ponieważ od naprawdę kilku, pewnie 10 lat były one selekcjonowane właśnie pod sprint, krótki dystans. Dlatego też odpowiadamy sobie, jakie gołębie chcemy, czy chcemy lecieć daną kategorię, czy chcemy być mistrzami oddziału, co chcemy osiągnąć i na tej podstawie dobieramy gołębie i dobieramy samego hodowcę. Błąd, jaki bardzo często występuje nawet ludzie, którzy do mnie dzwonią, no to już po części wam powiem. Bardzo złym pomysłem jest, jeśli już tam ktoś tam sobie uceluje, powiedzmy mnie, że chciałby ode mnie kupić gołębie, dzwoni do mnie bądź pisze: cześć, nazywam się Marcin, chcę kupić od pana gołębie. Miło mi, Marcin, ale czy to jest dobra droga? Niekoniecznie. Ja osobiście chciałbym porozmawiać z hodowcą, zanim w ogóle wypowiem słowo o kupnie gołębia. Chciałbym jak najwięcej się od niego dowiedzieć o jego hodowli, jak to wygląda, jakie loty mu bardziej leżą, bo może nie wszystko jest tam dopowiedziane. Nie wiem, tak to widzę. Oczywiście może się zdarzyć, że dany hodowca nie będzie miał dla nas czasu. Normalna sprawa. W dzisiejszym natłoku każdy jest zabiegany, zalatany. No, trzeba wybaczyć. Aczkolwiek no, w jakiś tam sposób próbować złapać fajny kontakt. Jeśli jest to możliwe, pojechać do tego hodowcy. Jest to naprawdę niezmiernie ważne, że jeśli istnieje takowa możliwość, przejechać się, obejrzeć hodowlę, popatrzeć, czy to faktycznie jest to, czego szukamy. Dany hodowca, sprzedający,
Miło by było, jeśli by okazał jakieś, nie wiem, osiągnięcia, listy konkursowe i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, jak dobrać gołębie? Jak ja bym to zrobił? Już wam tłumaczę. Na pewno chciałbym przejść się po gołębniku. Chciałbym, żeby powiedzmy hodowca pokazał mi swojego najlepszego gołębia rozpłodowego. Czy gołębie rozpłodowe takie, powiedzmy, top na daną chwilę. Po czym, co jest też niezmiernie dla mnie ważną rzeczą, chciałbym przejść do gołębnika lotowego i żeby pokazał mi ten hodowca gołębie właśnie z tej rodziny, z tej linii. Bo skoro one są takie świetne, no to myślę, że w gołębniku lotowym powinny znajdować się dzieci, jakieś wnuki, jeśli prawnuki. Bo co z tego, że kupimy od kogoś gołębia po superlotniku, jeśli okaże się, że w danym gołębniku lotowym niestety nic więcej nie ma z tej rodziny. Czyli gdzieś tam już lampka zaczyna się palić, że no, wynik jest niepodważalny, aczkolwiek no, nic dalej za tym nie idzie, prawda? Czyli nie wiem, oczekujemy, że w rozpłodzie prócz rzeczonych rodziców tego gołąbka będą jakieś bracia, siostry. Na gołębniku lotowym też będą, nie wiem, dzieci, wnuki, bracia i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli hodowca okaże coś takiego, ja myślę, że już wtedy naprawdę nie ma wątpliwości, że jest to rodzina, po którą warto sięgnąć, jest właśnie od tego hodowcy. Podam wam prosty przykład. Byłem jakiś czas temu u mojego serdecznego przyjaciela Marcina Kubicy. Z Odolanowa bardzo pozdrawiam. Mój naprawdę bardzo gorący przyjaciel, świetny hodowca i rewelacyjny człowiek. Naprawdę bardzo, bardzo polecam kontakt z Marcinem, bo jest dla mnie jest niesamowity. Po pierwszej wizycie, praktycznie po kilku słowach, mniej więcej wiedziałem. Ponieważ znamy się z Marcinem już dość długo, dużo słyszałem o jego hodowli, dużo wiem o jego hodowli, tak jak on wie dużo o mojej. Tak naprawdę no, nie mamy większych tajemnic przed sobą. Pokazał mi fantastyczny obrazek. Coś, co właśnie chciałbym zobaczyć u danego hodowcy. Mianowicie, pokazał mi rodziców jego wybitnej, chyba najwybitniejszej lotniczki z linii Szelensów, o której Marcin zresztą bardzo kojarzony jest z tymi Szelensami. Po czym weszliśmy na gołębnik lotowy i naprawdę tych gołąbków widziałem bardzo, bardzo dużo. Tam były rodzeństwo tej świetnej lotniczki, były dzieci, mało tego z osiągnięciami już, tam były wnuki z osiągnięciami, wiele podziękowań od osób, które nabyło gołębie z tej właśnie linii. No, dla mnie sprawa jest oczywista. Idziemy w to. Właśnie naprawdę uwierzcie mi, że idąc tym topem można dużo szybciej, że tak powiem, nie brnąc gdzieś tam dorobić się całkiem niezłego statka. I mówię, zaprzyjaźnić się z hodowcą i wycisnąć, że tak powiem, całą z niego esencję gołębnika. Oczywiście w tym dobrym znaczeniu. I wtedy ja myślę, że hodowca będzie zadowolony, sprzedający, no i na pewno kupujący.
Fajnie byłoby też, jeśli to będzie pierwszy hodowca, do którego się udacie i jeśli w jakiś sposób ta chemia będzie między wami, jeśli się zaprzyjaźnicie, spytać. Może to on akurat wie, od kogo jeszcze warto by było nabyć gołębie. I ja tak, ja osobiście myślę, że z trzech hodowli takich naprawdę na fajnym poziomie kupić, no niekoniecznie 2-3 gołębie. Ja raczej bym widział, jeśli to jest początek, kupić, nie wiem, po 10. Wszystko oczywiście kręci się wokół pieniążków, no nie oszukujmy się. Czasy są jakie są, nigdy łatwo nie było, no teraz jest jeszcze trudniej i tak dalej. Aczkolwiek uważam, że nie ma nic gorszego jak kupowanie po jednym, po dwa gołębie z 25 albo 32 gołębników. Ponieważ wszystkie te gołębniki mają inne flory bakteryjne, inne wszystko, inne tendencje do chorowania, do tego robi się miszmasz, nie jesteś w stanie tego na końcu opanować. O czym przekonał się ostatnio mój kolega, którego tutaj nazwiska nie podam, ponieważ może by sobie tego nie życzył. Aczkolwiek, no niestety, gołąbki z całej Polski było pod górkę. Udało nam się jakoś wspólnie pokonać temat. Dziś już jest na dobrej drodze. Druga sprawa. Pierwsza sprawa to są te choroby. Druga sprawa, załóżmy, że coś z czymś tam zagra. No to znowu masz pojedyncze jednostki i co dalej? A nabywając w ten sposób, o którym mówiłem, po 10, nie wiem, po 8, niech to będzie jakaś tam znacząca ilość. Od trzech hodowli próbujemy parować wszystko na siebie. Można z sobą, można jedna z drugiej, z trzeciej, można też, najlepiej by było, jeśli by się udało to zrobić, wyciągnąć 2-3 lęgi i przeparowywać te gołąbki. Myślę, że jeśli gołąb ma walory rozpłodowe, on je pokaże. Przy którymś przeparowaniu nie ma takiej możliwości. I później oczywiście selekcja rozpłodowa. Jeśli od danego hodowcy ewidentnie wziąłeś z trzech gołębników, z tych dwóch naprawdę gołębie robią robotę, z tego trzeciego nie, a właściciel tych gołębi ci mówi, może nie umiesz lotować, może to, może chore były, no te dwie pozostałe nie były chore, prawda? No jest to dosyć logiczne i dlatego też nie dawajcie sobie wmówić, że zawsze to jest wasza wina, bo tak nie jest, przynajmniej nie w tym przypadku, bo ja sobie zdaję doskonale sprawę, że sprzedający też nie zawsze ma łatwo. Sprzedający ma pod tym względem niełatwo, ponieważ zdarza się, że sprzeda naprawdę z dobrego serducha bardzo dobry materiał, lecz niestety hodowca nabywający nie potrafi wykrzesać potencjału drzemiącego w tych ptakach. Mało tego, nie potrafi nawet podstawowo zadbać o jakieś zdrowie, profilaktykę tych gołębi. I o ile kiedyś bardzo często był taki slogan powtarzany, że jak jest dobry gołąb, to on i tak wróci. Może nie zrobi konkursu, jeśli hodowca tego nie zrobi, to i tak wróci. No, koledzy, koleżanki, nie wróci. Nie wróci, jeśli nie będzie on zdrowy. I naprawdę później są pretensje w internecie. To jest, uwierzcie mi, naprawdę niepotrzebne nikomu. Takie oczernianie kogoś w internecie, w ogóle rozwiązywanie takich spraw jest dość słabe. Nie mówię o przypadkach skrajnych, w których ewidentnie zostaliśmy oszukani i, że tak powiem, sprawa się rypła. Wtedy uważam, że trzeba naświetlić to, żeby ochronić kolejnych
przyszłych potencjalnych klientów przed zrobieniem być może największego błędu w życiu. Także, no tak to widzę. Tak to widzę dla początkujących hodowców. Jeśli twoja hodowla ma już jakiś poziom, jesteś już, że tak powiem, masz spojone to wszystko, no to u nas troszeczkę to wygląda inaczej. My możemy właśnie sobie pozwolić na wybieranie poszczególnych perełek i co uważam jest bardzo ważne, żeby każda ta perełka nowa, nabyta, była również w miarę możliwości 2-3 razy przeparowana, ale co ważne, w gołębie, które już dały ci całkiem niezłe lotniki. Ponieważ jeśli samczykowi, którego nabędziesz, dasz 3 najlepsze samice rozpłodowe i niestety nie wyjdzie po tym nic, albo naprawdę marnie to będzie wyglądać, myślę, że no próżno jest trzymanie tego nawet na przyszły rok. Uwierzcie mi. Co do teraz rzeczy ważnej w kupowaniu, sprzedawaniu. Kolejny slogan, papier nie leci. Oczywiście, że nie leci. Czy papier, czy rodowód jest potrzebny? Jest bardzo potrzebny, ponieważ załóżmy, że gołąb z danej linii zrobi tobie fantastyczną robotę w rozpłodzie. A ty tak naprawdę nic o nim nie wiesz. I powiem wam szczerze, że też ja nabywając moje pierwsze gołębie z tych Niemczech, niestety no, ten kolega Peter nigdy żadnych rodowodów mi nie dał. No dzisiaj wiem, że to były naprawdę wartościowe gołębie, ponieważ zaprowadziły mnie do jakichś tam wyników i tak dalej. Lecz niestety prawda jest taka, że dzisiaj nie ma Pitra i trudno będzie znaleźć gdzieś gołębie z tych lin, ponieważ nie wiemy. Jakie te? Czyli do samych kojarzeń, do samych takich rzeczy, wbrew pozorom, ten papier jest bardzo ważny i bardzo wartościowy. Kolejna sprawa to procentowość tych nabytych gołębi. Myślę, że jeśli z 10 gołębi nabytych gdzieś bo sprawdzi się jakieś, myślę, nie wiem, 4 sztuki, 5, możemy my mówić o bardzo dobrym procencie. Nie bądźmy naiwni, nie myślmy, że na 10 kupionych gołębi 10 będzie miało te wspaniałe walory rozpłodowe, a twoja drużyna poszybuje na wyżyny. Niestety nie będzie tak, na pewno, zdecydowanie. Dlatego też powiem na moim przykładzie, ja powiedzmy kupując 15 sztuk gołębi po jakiejś tam selekcji, powiedzmy dwuletniej, bo to jest maks w mojej hodowli, jeśli zostanie u mnie 3, 4, 2 nawet, ale gołębie przynajmniej grubo ponadprzeciętne, jestem mega szczęśliwy. Takie są realia, nie każdy o tym mówi, ale moi drodzy, uwierzcie mi, że tak to niestety wygląda. Kolejne pytanie, jakie gołąbki nabywać? Czy do lotu, czy może typowo do rozpłodu? Uważam, że nabywanie gołąbków do lotu jest bardzo złym pomysłem, ponieważ jeśli ktoś startuje
Oczywiście, jeśli nie ma głębi rozpłodowych, no to też nie ma za bardzo wyjścia, a chciałby już trochę tej adrenaliny zaznać, to pewnie tak. Aczkolwiek, no, płacąc jakieś tam pieniążki, nieczęsto duże, ryzykując, posyłając je na loty, hodowca bez doświadczenia, myślę, że dosyć słaby pomysł. Kiedy nabywać gołąbki? Myślę, że najlepszym terminem do nabycia super fajnego materiału jest to, no, po sezonie lotowym, po wdowcach na przykład. Świetna sprawa. Bardzo dużo hodowców robi tak, że po sezonie lotowym w ramach jakiejś tam nagrody pozwala odchować sobie mutki. Bardzo często, tak jak jest w moim przypadku, te mutki fizycznie nie są nam potrzebne. Wtedy, że tak powiem, cała pula jest na sprzedaż i naprawdę idzie nabyć super fajny materiał. A jeśli chodzi o gołąbki, znowu wracając do lotu, nie oszukujmy się, w bardzo ogromnym procencie, no, nie można liczyć, że topowy hodowca sprzeda ci najlepszy materiał, jaki ma w gołębniku. No, raczej tak naprawdę, patrząc czysto uczciwie, co zawsze powtarzam hodowcom, no, najlepszy materiał, ten najbardziej sprawdzony może, bo tego tak naprawdę nie wiemy, czy to będzie najlepszy, czy nie najlepszy, ale powiedzmy po tych topowych parach czy lotnikach, no, hodowca zostawia się sobie, nie? Oczywiście nie jest to jakąś tam regułą, ale myślę, że znakomita większość tak właśnie robi i, no, i jest to jakieś tam ryzyko. Natomiast, tak jak mówiłem, na jesień jakiś, nie wiem, czwarty ląk, który już się nie nadaje, czy nawet trzeci u niektórych topowych hodowców do naloty, bardzo dobry pomysł. Uważam, że właśnie w to bym uderzył jak najbardziej. Teraz na koniec jeszcze chciałbym tylko wrócić do tematów tych gołębi krótkodystansowych, o których mówiłem wcześniej. Chodziło mi o hodowcę Van der Blug, bodajże tak się to wymawia, i gołąbkach z linii słynnego Kittla, no, żeby tam nie było, bo wiem, że jest też hodowca od tych Ardenów i właśnie nie chciałbym pomylić tych dwóch nazw, ponieważ, no, przyznaję się, że nie jestem jakimś tam wielkim tam zwolenników tych tematów i mogą mi się te dwa imiona pomylić. Także mówimy o gołąbkach z linii Kittla. Nie posyłamy kitli na 500-ki, nie posyłamy na maratony. Myślę, że tyle ode mnie. Temat na dzień dzisiejszy wyczerpany. Jeśli się podoba, jeśli dostanę sygnał, a miałem go po ostatnim filmie, że udało się jakieś poszczególne fajne rzeczy hodowca wprowadził w swojej hodowli, o czym prędzej nie wiedział po moim filmiku, zagrało, jestem przeszczęśliwy. Tyle ode mnie, dobry lot, wracamy do gołębników i pracujemy. Ja niestety na razie nie mogę, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Pozdrawiam.